Bardzo lubię wszelkiego rodzaju kluski, pyzy, pierogi, a dzisiaj kupiłam piękne śliwki węgierki, więc wpadłam na pomysł, aby dziś na obiad zrobić knedle ze śliwkami według tradycyjnego polskiego przepisu. Na ciasto, którego zrobienie jest bardzo łatwe, przygotowałam ziemniaki, które już umyłam i ugotowałam w mundurkach. Do ziemniaków dodam jajko, mąkę i sól. Może być potrzebna mączka ziemniaczana, gdyby ciasto wyszło zbyt luźne, lub mleko, gdyby ciasto było zbyt twarde. Knedle będą nadziewane śliwkami z cukrem pudrem i cynamonem. A podawać je będę polane gęstą śmietaną wymieszaną z cukrem pudrem i cukrem wanilinowym. Zapraszam do obejrzenia filmiku, a przepis jak zawsze znajdziecie w opisie pod filmikiem. Ziemniaki są jeszcze gorące, więc nie chcę ich specjalnie dotykać. No i teraz zdejmuję z nich skórkę. No i tak samo obiorę resztę ziemniaków. Teraz te obrane ziemniaki muszę przecisnąć przez praskę. Przekroję je na mniejsze kawałki. Będzie łatwiej. Na stolnicę wysypuję trochę mąki. I teraz na tę mąkę będę przeciskać ziemniaki. Można również zmielić te ziemniaki w maszynce, ale wówczas jest więcej mycia, więc dzisiaj korzystam z praski. Teraz te ziemniaki muszą przestygnąć. W czasie, gdy ziemniaki stygną, zajmę się śliwkami. Śliwki zostały umyte, teraz osuszam je z wody, nacinam i wyjmuję pestkę. W miejsce pestki wrzucam odrobinę cukru pudru i szczyptę cynamonu. I tak samo z kolejnymi śliwkami. Przygotowałam 18 śliwek, bo tak mniej więcej tyle zawsze mi wychodzi knedli. Ale jak co, to zawsze mogę dorobić. Ziemniaki przestygły. Teraz je posolę. Dodam jajko. I mąkę. I teraz szybko zagniotę ciasto. Ciasto jest gotowe. Teraz najlepiej jest sprawdzić, czy jest właściwie zrobione. Więc odrywam sobie kawałek ciasta. Formuję taki cienki placuszek. Jedną śliwkę wkładam do środka.
Dobrze sklejam. Otaczam w łące i tego jednego knedla zaraz ugotuję, bo muszę wiedzieć, czy ciasto jest właściwie zrobione. Knedle gotujemy w dużej ilości osolonego wrzątku. Woda wrze, więc wrzucam knedla. Trzeba pamiętać, aby nie wrzała zbyt mocno, bo knedle mogą się rozpaść. Właśnie zauważyłam, że knedel wypłynął. O, zobaczcie, pływa. Woda bardzo wolniutko się gotuje, ledwo mruga. I teraz nakrywam pokrywką. I od momentu wypłynięcia będę go gotować około 5 minut. Można nie nakrywać pokrywką, jeśli woda zbyt mocno się gotuje, ale jeśli słabo, to dla utrzymania temperatury pokrywkę można nałożyć. Minęło 5 minut, więc sprawdzę, jak ugotował się pierwszy knedel. No chyba super. Ugryzłam tylko troszkę, bo jest bardzo gorący. Wyszedł. Super. Można robić kolejne. Ciasto jeszcze raz zagniotę. Podzielę na pół. I z każdej części ciasta uformuję długi wałek. Wałek powinien mieć średnicę mniej więcej 3 cm. I to samo z drugim kawałkiem ciasta. Teraz wałek kroję na odcinki mniej więcej po 5 cm. Spłaszczam je, tworząc taki placuszek. Wkładam śliwkę i zlepiam. Przygotowane knedle będę odkładać na wysypaną mąką stolnicę. No i w ten sposób przygotuję wszystkie knedle. I ostatni. Wygląda na to, że wyszło mi 18 knedli. Oczywiście oprócz tego, który już został zjedzony. Więc będę gotować je partiami, bo one rosną w czasie gotowania. I w pierwszej partii będzie gotowane 9 knedli i w drugiej tak samo 9 knedli. I czas na gotowanie. Woda się spokojnie gotuje i teraz wrzucam na nią knedle. Jak widać, woda przestała się gotować, więc nakrywam pokrywką, żeby nabrała temperatury. Knedle właśnie zaczęły wypływać. Więc teraz na małym grzaniu będą się gotowały jeszcze 5 minut. Pierwsza partia ugotowana. Podkręcę trochę grzanie, żeby woda nabrała troszeczkę wyższej temperatury i zaraz będę gotować drugą partię. W czasie, gdy druga partia knedli się gotuje,
Przygotuję śmietanę do polania. Dodam do niej cukru pudru. I troszkę cukru waniliowego. I dokładnie wymieszam. Knedle ze śliwkami to taki letni, słodki obiad. Ciasto jest delikatne, mięciutkie. Śliwka ugotowana w sam raz. Fajnie smakuje z tą słodką śmietaną i cynamonem. Namawiam więc wszystkich smakoszy do przygotowania takich knedli. I wszystkim życzę smacznego.